Ej, przeleciał, dosłownie teraz przez niego strzał przeleciał, nie? Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, ja jestem Shepard, a to co widzicie to i to jest kolejny odcinek PUBG na moim kanale. Moi drodzy, tak, wiem, dawno nie było PUBG'a i tak dalej, ja mówiłem, że trochę od PUBG'a chciałbym sobie zrobić przerwy z uwagi na to, że był sobie Apex, z uwagi na to, że było sobie wszystko i tak dalej, ale PUBG w ostatnim czasie powrócił z nowym update'em, z nowym event passem, takim w ogóle dość szybkim, ponieważ ja pamiętam, że no, tam były lekkie problemy, pamiętam, że było najpierw, prawda, ten pierwszy, ten event pass, który był tam związany właśnie, że... Wypadło mi. No z dżunglą. Boże, jak się nazywa ta mapa? Chwileczkę, aż muszę sprawdzić. Sanok, właśnie. Potem było Weekendy i w tym momencie mamy od razu praktycznie trzeci właśnie event pass, który jest przepłytką Survivor. Survivor 3 Wildcard, który jest związany z różnymi, najróżniejszymi rzeczami. Co to jest w ogóle? Wszystkie informacje, które naprawdę dostaje się teraz już takie, za takie bardzo ciekawe rzeczy, ogólnie jak przeczytanie czegoś można dostać tutaj poziom. Ja, możecie zapytać, dlaczego nabyłem to? Dlatego, moi drodzy, że po pierwsze, to co chciałem wam pokazać, ta kurtka jest jedną z ładniejszych kurtek, jak chyba PUBG wypuścił, naprawdę strasznie mi się podoba. I jest tu parę takich fajnych perełeczek, jak na przykład to oto. To musiał zobaczyć, to o właśnie taką tą koszuleczkę chętnie bym przytulił, to oto, czyli skórki na nasz piękny plecaczki, to będzie coś fajnego, a dalej to już tak, o, znaczy to już trochę mniej, jakby nie interesuje akurat, ale ogólnie bardzo ciekawe rzeczy. Jak najbardziej taki właśnie skinek, kurde, ładny, to jest tutaj właśnie ten elegancki G36C. Moi drodzy, oczywiście jeszcze wraz z wejściem oczywiście nowej aktualizacji weszła nowa broń. Oczywiście wszelkie możliwe informacje dotyczące tejże aktualizacji możecie sobie jak najbardziej znaleźć na oficjalnej stronie PUBG'a, tudzież na ich Twitterze. Postaram się, jeżeli nie zapomnę, dać linki w opisie, ale mogę zapomnieć. I jeszcze w ogóle w ramach zakończenia się ostatniego sezonu dostałem, proszę mojego miłego państwa, takie spodnie wojskowe Sosnówka, czyli właśnie tam z zakończenia właśnie tamtego sezonu, ten dostałem odpowiedni poziom, powiedzmy, tak, w sensie rangowy, i dostałem jeszcze takie, gdzie one są, tylko muszę, o, takie oto buty właśnie Sosnówka. Także my sobie dzisiaj z całym w tym nowym oporządzeniu, nowym stroju i tak dalej sobie zagramy, pogramy. Oczywiście z moją maseczką, jak żeby inaczej. Wejdziemy sobie na tryb szkoleniowy, ponieważ chciałbym wam tam pokazać tę nową broń. Ale to spokojnie, spokojnie, zagramy sobie oczywiście meczek, mam nadzieję, że... znaczy, podejrzewam, że nie będzie to jakiś mega ultra meczek, ponieważ naprawdę bardzo dawno grałem i naprawdę to jest pierwszy raz od bardzo dawna, kiedy grałem, i podejrzewam, że mój... ogarnienie mojego recoilu w tej grze, podejrzewam, jest tak złe, że to jest po prostu... no złe, po prostu, i nie będziemy się dalej roztrząsać tego tematu. Dobra, gdzieś tutaj powinno być, no chyba, że nie ma, no to wtedy nie ma. No nie ma, no dobra, czyli będzie musiało być gdzieś tam w tych nowych rzeczach w takim razie. Mam nadzieję, że to tam jest. Nie będziemy musieli robić nie. Czy podejrzewam, że tam jeszcze było z tego pakietu Sosnówka, tak? Wiele jeszcze innych rzeczy, tam chyba było dwie, można dodatkowo zgarnąć. Tu jest aug jakoś dziwnie położony. Jest bardzo możliwe, że gdzieś tutaj znajduje się ta broń. Chciał ją w końcu zobaczyć. To jest moja... Nie, też nie. Gdzie jest ta broń? Momencik. Halo? O. MP5K. Jezus Maria. Moi drodzy, już wam oczywiście pokazuję. Mam nadzieję, że chyba to jest na to, tak mi się właśnie wydaje. Tak dokładnie, na 9 mm. Zobaczmy, jak wygląda w ogóle tutaj sprawa. To jest, z tego co ja widziałem, to jest... Okej, dobra, w ten sposób. Tak to, tak się prezentuje w strzale. Jak wygląda... O, ma tryb serii. O,
Okej, okay, dobra, tak, jest tryb serii i mam nadzieję, że jest rzeczywiście, oczywiście, że jest tryb, tryb auto. Jak wygląda bez dodatków? Czy możesz przestać na chwilę strzelać? Okej, okay, to widzę, że to nie za bardzo tutaj działa z ludźmi. Ale pozostajemy się tutaj na przykład, nie wiem... Pójść sobie w ten sposób, tutaj, na naszą strzelnicę, bardzo fajną i ładną. Pickens, o. No, full auto nie jest aż takie złe, szczerze powiedziawszy. Widziałem gorsze już. I pum, i pum, i pum, i pum, i pum. O nie. Dobra. Także tak wygląda sprawa. Możemy podłączyć, z tego co mi wiadome, bardzo dużo ciekawych rzeczy do tejże broni, ale... Jezus, naprawdę, czasami z tymi ludźmi to jest takie uciążliwe. Możemy na pewno sobie przednie chwytki nowe dać, tak dajmy sobie może w ten sposób. Ja tak zaproponuję, może jakieś w takim razie powiększony na pewno magazynek. Także sobie to na pewno zamontujemy. Tłumik dźwięku na przykład sobie też załadujmy w taki sposób. I na pewno sobie możemy jeszcze tutaj gdzieś była kolba. Kompensator? Nie, nie chcemy kompensatora. Ale wiem, że na pewno jeszcze była możliwość zainstalowania, tudzież montażu bardziej, przepraszam, kolby. Dobra, wiecie co? O, o Jezus, ale jest teraz super cisza właśnie. Także tak wygląda mniej więcej. Niestety, no nie da się z ludźmi. Tak wygląda właśnie mniej więcej ten nowy, no, nowa broń, tak właśnie mniej więcej oto i pięknie wygląda. W sumie szczerze powiedziawszy, no w sumie, jak wygląda, jak słuchać to... Jezus Maria. No tak sobie ogólnie, jeżeli chodzi na dłuższy sen, ale wiadomo, no nie o to chodzi. Wejdziemy sobie do pulpitu i widzimy się w takim razie w meczu. No okej, moi drodzy, jesteśmy sobie już w meczu. Skorzystałem oczywiście z opcji szybkiego dołączania. Niestety przez przypadek dałem sobie tam trzecią osobę, także mam nadzieję, że nie będzie to aż tak bardzo bolące dla nas wszystkich. Mam nadzieję, że wszyscy to przeżyjemy. Gdzie byśmy mogli sobie polecieć? Nie mam pojęcia. Spróbujmy może sobie na przykład sobie na przykład tutaj polecieć. Tak bym był za tym. Oczywiście chciałem tylko przypomnieć, że jeżeli odcinek wam się spodoba, zapraszam na łapkowanie w górę. Jeżeli nie, to zapraszam na łapkowanie w dół. Wszelkie potrzebne linki znajdują się oczywiście w opisie tego filmu. Zapraszam również do subskrypcji, tudzież patrzcie sobie w dzwoneczek powiadomień i zaznaczenia tam funkcji, że chcecie otrzymywać powiadomienia zawsze, ponieważ zawsze naprawdę chcecie, gwarantuję wam. Dobrze, moi drodzy, ale tak mi właśnie w sumie naszło. Mam taki jeden... oczywiście tutaj nie będzie jakaś skillowa gierka, że czy nawet nie będę próbował jakoś bardzo skillować te gierki, bo jak mówię, do dawno nie grałem, chciałbym znaleźć to MP5K, może sobie z nim po prostu pograć, to jest na pewno. Co chciałem w sumie naszło, mam taka jedna myśl, bo jakby pamiętacie, albo być może nie, jakiś czas temu, kiedy wyszła ten pierwszy event pass związany właśnie z Sanokiem, który nosi się dźwięczną nazwę Sanok i wiązał się również z wyjściem nowej mapy, jaką jest Sanok, właśnie do tejże gry, strasznie mnie poirytował fakt tego, że ludzie oprócz tego, że musieli kupować grę PUBG za tam często gęsto 100 zł powiedzmy, czy coś takiego. Tu widzimy jakiegoś gagatka. Kupować, powiedzmy, wiecie, grę tam za 100 zł nieraz, to musieli jeszcze do tego kupić za kolejne 40 zł kolejną oczywiście dodatek, jakim był właśnie tam ten Sanok i tak dalej. Było to dla mnie też strasznie kijowe, moim zdaniem przynajmniej, posunięcie marketingowe w tej naturze, bo po prostu no... PubCorp, no niestety trochę połasił się na pieniądze. Tak to wyglądało. Tylko mówię. I jakby zastanawiałem się, czemu oni na przykład nie zrobili takiego fajnego game changera. Że na przykład, powiedzmy, osoby, które kupiły grę normalnie, w sensie tam w normalnej edycji i tak dalej,
miały zagwarantowane, powiedzmy, na przykład dodatek Sanok tam za darmo, nie? O, MP5. Ale my nie chcemy MP5. Miałyby zagwarantowany właśnie dostęp do Sanoka, w sensie do tego Event Passa, jakby właśnie za darmo. A w, można by powiedzieć, jakby... I wtedy mogliby oni wtedy przejść, wtedy w sensie PubCorp mógłby wtedy przejść właśnie ze swoim PubGiem na tryb free to play. I w tym momencie osoby, które by były nowe, bo połasiły się na free to play, kupiłyby sobie na przykład, tak jak w Fortnite, powiedzmy, jest to zrobione, kupiłyby sobie właśnie ten Event Pass, dzięki któremu mieliby właśnie dostęp do kolejnej... O! Kolejnego pasa, czyli mogliby właśnie dzięki temu przysporzyć sobie rzeszę kolejnych zagrajmerów, kolejnych rzeczy jasne na pewno graczy, którzy chcieliby się i na pewno płasili na tego typu zagranie, bo free to play zawsze jest ciekawym zagraniem i zawsze będzie ciekawym zagraniem ze strony właśnie twórców, także szkoda, że nie pomyśleli w ten sposób. Zmienili coś z... Oni coś zmienili z tym, prawda? Z dźwiękami. Gdzieś tam słyszę takie... coś metalicznego. Siup, siup, siup. No takie... Tym, 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 tym. Tak jest, naprawdę tak jest. Dobra, trzeba uważać, bo tutaj nigdy nie wiadomo. Kurde, bela. Ja mam coś tutaj... małą czułość. Czuję. Małą czułość, co czuję dość mocno. Dobra, może sobie pójdziemy tutaj, spróbujemy się tak dostać, tylko jeszcze zobaczymy. Ja właśnie dlatego się cały czas obracałem tam, jak byłem, bo jakbym cały czas coś słyszał. Oczywiście przepraszam, jeżeli się wywalę teraz. Przede wszystkim, jak mówię, no ja chciałem sobie tutaj pograć, zobaczyć, zdobyć to MP5K. Zobaczę, jak ono się sprawuje w boju. No. I też tym bardziej, że mam troszeczkę, może nie jakoś super bardzo, ale just a little bit ograniczony czas. W sensie, dobra. Co? Zmienili? UMP jest teraz na 45? O mój Boże! Ależ to jest istotna informacja, wam powiem. Do tego to ja nie wiedziałem akurat. Wow! To akurat ciekawe, bo w sumie te 45, jakby nie patrzeć, miały troszeczkę inną. Jakby widzę, że tutaj się dużo zmieniło w tym UMP. UMP 40, ono ma trochę inny wygląd, ma prostszy ten magazynek, z tego co mi się pamiętam, trochę inny profil widzę jest, dłuższa lufa. No, a ja mam założony przecież ten Extended Mag, czyli on powinien być taki troszkę zakręcony. No to tego to ja się nie spodziewałem akurat, tego to ja nie wiedziałem, czyli fajnie, empirycznie doświadczyłem jakiejś zmiany, w sumie to spoko. Okej, okay, dobra, PUBG. Niech będzie. Wolniej jakby biega, widzę już. W sensie, nie wiem, może po prostu... No, zamknij te drzwi! Jesus Christ. Dobra, weźmy sobie te bronie. O, tu już widzę, że ktoś tu był. Nie jest zbyt dobrze w związku z tym. I to było zamknięte, w ogóle jeszcze były drzwi. To były jeszcze zamknięte drzwi. Także nie cieszy mnie to. O, ktoś to zostawił 150 masz. Ciekawe, co to była tutaj za broń. No, chociaż na trzeciej osobie mam
jakikolwiek feature dotyczący tego, że mogę sobie tutaj tak troszkę powychylać. No cóż, dobrze. Niech i tak będzie. Jak wygląda sprawa z fazą numer 1? O, ale to się malutkie to się zrobiło. Wow. Czekaj, czy w pół głowa dalej jest. Na normalne dziewiątki. Ump. No, jestem zadziwiony, powiem wam tak. Jestem ciężko zadziwiony, w jaką stronę to poszło. Myślałem, że tak, wiecie, że takie rzeczy to są niezmienialne, ale jednak widzę, że tak. Czyli UMP się na pewno zmieniło. I to dość mocno. No dobrze. Weźmy, miejmy tę broń na blisko mimo wszystko, bo tu nie wiadomo. A zamierzamy jak debil. Okej, słyszę tam jakąś daczkę. Dzień dobry. Szybko tu wejdźmy. Dzień dobry. O, granat dymny. Dzień dobry. Okej, dobra, weźmy sobie. Czy nie wiem, po co to zbieram. Mogę to wywalić przecież. O nie, bo to nie mam za dużo tych. O matko boska, ale bym się wtopił. Oh my god. Dobra. Odpuśćmy tutaj troszkę. Zastanawiam się, czy tutaj też już przenieśli boty. W sumie jestem bez rangi, także ciekawe, czy... Chociaż tak, pewnie wiele osób jest bez rangi teraz. Więc ciekawe, czy będzie mi troszkę prościej. Może. Chociaż raczej wątpię, jak znam pubga. Tutaj to kuta kabanery i koniec. Po sprawie. Jeszcze ja się świecę jak psu. Wiadomo co. Dobra, może tutaj spróbujemy w takim razie. Do tych. No, jak zawsze te krzaczki, które wyglądają jak gość. Chyba, że to jest gość. Nie. Warto było sprawdzić. Nie, no widzę, że ten celowniczek tu się nie zmienił. Ale dobra, no zobaczmy. Zamknięte na pierwszy rzut oka. Wygląda na bezpieczne. Mamy tu Ridge'a. W razie czego. Pekes. Dzień dobry. Jakieś AK-47 by się przydało, albo coś takiego, bo już tak. No nic nie mam, no. Tak szczerze wam powiem, że nic nie mam. No nic nie mam, no. M16 to nie jest broń, która by mnie satysfakcjonowała w jakikolwiek najmniejszym chociażby stopniu. Ale mamy, ulala. Nie, nie, nie. Mój drogi, tutaj ty idziesz na pewno. Ale tutaj ty idziesz na pewno. Tutaj ty idziesz na pewno. To ciebie wywalamy. Ciebie sobie weźmiemy. Świetnie. Dobra. No mówię. Coś jakiś by się przydał. Lepsza brońka. Posłuchajmy. No, vaulting. Dalej widzę, że te same problemy. Ale już jest szybszy. Zauważyłem i czytałem zmianę, że chyba jest już ten vaulting stał się szybszy. W sensie on tak szybciej przeskakuje. O, jak widzicie, dość sprawnie mu to przeszło. Zastanawiał się 20 minut, czy warto przejść, czy nie, może jakby... Może nie warto. O, kompensator mi się bardziej, o wiele bardziej przyda. Dobra, no to wyrzućmy może sobie tutaj 150, skoro nie znaleźliśmy tego jeszcze, tego MP5K. O Jezus, widzę, że sosnówka. Sosnówka będzie uskuteczniona za sekundę, tylko... No nie. Co? No tak, bo teraz możemy zmienić jeszcze w M16 kolbę, co jest spoko sprawą ogólnie. I ta kolba została, z tego co widzę, troszkę bardziej unowocześniona. Chyba tak, może to tak śmiało nazwać. Pyk. Dzień dobry.
spada, czy ktoś biegnie? Kompensator jeszcze tutaj do tego. Oj, patelnia. Przepraszam, że za moją klawiaturę, którą naprawdę będziecie słyszeć. Ja wiem, że to potrafi być annoying. Zdaję, czy... To jakieś gości. Opa, kabana. Gdzie on jest? Dobra, widzę, że tutaj trzeba się po prostu deployować, nie ma wyjścia. No nie ma wyjścia, no. Trzeba się jakoś przeprawić. O, gość, 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 gość. No co jest, naprawdę? Ile tych strzałów ja muszę w niego wdupić? Ej, no co jest? Co to miało być? Czyż gość dostał tam jak powalony? Tryskało z niego jakby był, nie wiem. O co chodzi? Nie rozumiem, tej gry. Nie czaję tej gry, ej. Nie wiem w ogóle, czego tego nie dostał, szczerze powiedziawszy. Był dość był w takim momencie jakby mojego wystrzału, że powinien to śmiało dostać, czy on nie żyje? A nie, tam było coś, ale już nie ma. Znaczy, było. O! 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 Dobra, widzę, że tutaj na pewno będzie sosnówka, ale pozostało zrzucić zapeczenia 1 do 2. O! 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 No, słyszę tego dupka! Dobra, ja się mogę przyłączyć do tego. Wejść gdzieś może na plecki. Ale to jest moja miejscówka. Gdzie jest ten typek, który tutaj coś gdzieś strzelał? To mnie bardziej interesuje. Ale widzę, że pułk dalej ma jakiś... Ej, przeleciał dosłownie, teraz przez niego strzał przeleciał, nie? Czy wy to widzieliście? Ej, czy wy to widzieliście, że dosłownie przez gościa przeleciał strzał? Ja nie mogę. Ej, no, dosłownie przez gościa przeleciał strzał. No przecież miałem go... Celownik był na jego głowie, rozumiecie? Żart jakiś. Ja pierdzielę. Ja cię wyczekam, mordo. Widzę, że najbardziej podstawowych rzeczy nie są w stanie jakby przewrócić. On mnie zabije. On mnie zabije prędzej. Co jest z tą grą nie tak? Jakby dalej widzę, że najprostsze rzeczy dalej nie zostały, widzę, tutaj załatane, no cóż. Najprostsze rzeczy. Dalej.
gościa, no przez gościa przeleciał na pewno co najmniej parę strzałów przed niego przeleciało po prostu jak... No jak przez, nie, jak przez coś niewidzialnego, no nie wiem, no co, może on miał lagi, nie wiem, ja raczej lagów nie mam, no jak widać, utraty pakietów mam 0. Wszystko jest tak, jak być powinno, prędkość jest dość duża, ping jest na 54, więc nie jest wcale tak źle. Co jest, gdzie leży problem? Co jest nie tak? Nie, jakby... Chciałbym się dowiedzieć. PUBG... Czego oni potrzebują? Nie wiem, pieniędzy? Mają jak lodu. Czego jeszcze? Strzeliłem gościa, gość we mnie też strzelił. Zakończyło się to tym, że to ja dostałem w głowę, a on nie. Nie wiem, nie wiem. Jakiś żart, czy coś, bo jak tak, to kiepski, bardzo kiepski. Muszę mu przyznać. O, super. O, super. Ja podejrzewałem, że tego nie wykorzystam w ogóle potencjału tego, że mam to. O. Ale akurat wam powiem, że nam się ciekawe rzeczy w tym momencie trafiły. Skoro tak, to wykorzystajmy to. Pyk. Pyk. Dobra. Chociaż się może pobawimy na sam koniec. Może chociaż tyle da nam gra. Nie wiem, jak widzi, że komuś źle idzie, to ten, to lud odstępuje czy coś? Bo... Ja podejrzewałem, że tego totalnie wykorzystam, że za sekundę ktoś mnie tutaj zdejmie z dupy totalnie, ale... Mówię, pobawić, jak widać się... Mamy możliwość. Ale chciałbym kask dostać, nie? Bo to jakby... To zawsze coś. A, bo ja jestem ogólnie... W dość dużej dupie. Ja widzę, że tam się chłopaki nieźle prują. O. Strefa mnie zaraz zabije. No ta gra to czasami, no żart. Ta gra to po prostu żart i tyle. Dalej. Oleś tu słyszałem gościa. O, tam jest gość. To jest gość. Widziałem po raz. Skąd on miał auto? Jezus Maria. No ta gra to żart, Wciąż i nieustająco, niestety, to żart. Ha, super. Jakby widzę, że nie za bardzo akurat update wpłynął w jakikolwiek sposób na optymalizację gry. Bo... No cóż. Fajnie, nowe dźwięki, ale może PUBG najwyższy czas zmienić, nie wiem, może jakąś najważniejszą rzecz. Na przykład to... no nie wiem, jakby oscylowałbym i byłbym za tym. Ej, a może byśmy tak spróbowali? Chyba ja nie dojadę, nie?
No, jest duże prawdopodobieństwo, że... Dobra. To leczmy się w takim razie. W takim razie może po prostu tymi bandażykami się podleczymy. Mamy 50 sekund. Dobra, może to jestem w stanie jeszcze w jakikolwiek sposób wyliczyć. Chociaż nie, bo widzę, że tutaj jest... No niestety nie jestem w stanie. No nie jestem w stanie. Mogę teraz zagrać tylko na przetrwanie. Nie wiem, dociągnąć może do tego 10 miejsca, jak tam się chłopaki postrzelają. Nie wiem, tych wszystkich bandaży tutaj pozużywać. Mam bardzo mało sekund, jeżeli tego zaraz tutaj nie ruszę, to po prostu zginę. Także, no cóż, podejrzewam, że wyjeżdżając stamtąd też zginę. Także, no niestety, życie bywa bardzo złe. Jakby, no niestety, ja podejrzewam też, że niestety, nawet jeżeli bym gdzieś dotarł dalej, to nie zabiję nikogo, ponieważ full auto tutaj dalej jakby, no nie wiem, nie jest moją mocną stroną. Dobra. Dobra. Dajesz. O ile mnie ktoś nie sprzątnie teraz. Jak mnie ktoś teraz nie sprzątnie, to jestem może w stanie to przeżyć w jakikolwiek sposób. Dobra, strzelają tam do mnie. Strzelają tutaj do mnie. Nie przejmujemy się, państwo, proszę państwa. Jedziemy dalej. Okej, dobra. Jesteśmy w strefie, ale super. Dobra. O. Okej, widzę, że tutaj... Aha, dobra. Dobra, super, jakby... Fizyka, gdzieś tam było jakiś mem właśnie związany z tym, że fizyka i postaci czy pojazdów pługu stoi na bardzo wysokim poziomie. No, jasne. Ta. O, no. Z dupy totalnie. Pupk, jak zawsze w dupie, jakby jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. No ale cóż, no życie, no dlatego dziwicie się, dlaczego nie ma pupka. No właśnie dlatego. Gość dostaje w głowę, dosłownie mu przelatuje ten pocisk przez głowę. No cóż, życie, bywa. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, to był kolejny odcinek z pupka. Do zobaczenia, trzymajcie się, no i pa.